Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i słuchajcie, tutaj na początek kilka słów mojego wyjaśnienia. Tak jak pewnie zwróciliście uwagę w komentarzach, też widziałem, że to się gdzieś tam działo. Narzekaliście na wiele rzeczy przy tej serii, przede wszystkim na głośności, w kontekście dialogów. No, zrobiłem teraz z tym, co mogłem, za momencik wam pokażę, jak to brzmi, żebyście mniej więcej usłyszeli. Jeżeli ja mówię, to jest tak. Mniej więcej w ten sposób wygląda to w tym momencie. Mam nadzieję, że już będzie dobrze. Ale dlaczego tak się wydarzyło? Dlaczego wydarzyło się tak i dlaczego też niekoniecznie mój komentarz i cała ta seria wyglądała tak, jakbym chciał, żeby wyglądała? Przyświecała mi taka myśl, że zacznę robić sobie serię do przodu po to, żeby troszeczkę zwiększyć ilość materiałów. Kiedy miałem po prostu wolny czas, siadałem do tego downovora i robiłem go trochę do przodu. Zamysł był taki, żeby tych materiałów pojawiło się troszkę więcej na tym kanale, jednakże wyszło to w ten sposób, że w gruncie rzeczy zabiło to, co chyba było najfajniejsze na kanale, czyli gdzieś ten dialog między nami, który dzieje się między odcinkami. No cóż, był to jakiś tam projekt z mojej strony, próba, jednakże chyba to nie wyszło najlepiej, zważywszy na jakby gdzieś tam głosy z waszej strony, które jakby same mówiły wprost o tym, że fajnie byłoby, gdybyśmy właśnie rozmawiali ze sobą, gdybym podrzucał jakiś temat, o którym byśmy potem dyskutowali w komentarzach. Niestety formuła odcinków do przodu troszeczkę to zabiła. Analogicznie nie byłem w stanie za specjalnie zareagować na wasze komentarze dotyczące cichości. Ja zasugerowałem się tymi pierwszymi dialogami, to dopiero pewnie później też zobaczyliście, że część dialogów jest głośniej, część jest ciszej. Ja się dostosowałem do tych głośniejszych dialogów na początku i mój błąd, że nie sprawdziłem potem późniejszych odcinków. Gdzieś po prostu mam taki nawyk, że jak już raz ustawię, to rzadko sprawdzam, bo wierzę, że to już jest dobrze zrobione. Teraz kompletnie pozmieniłem poziomy głośności w kontekście materiału, dźwięku. Ściszyłem praktycznie całość, podniosłem głośność główną i zwiększyłem głośność muzyki. Zobaczymy, jak to będzie działało teraz. Dajcie znać, czy już jest lepiej, czy jest gorzej, czy coś jeszcze dostosować, bo też mam świadomość, że YouTube delikatnie to troszkę zawsze zmienia, więc to, co ja usłyszę przy nagrywaniu, to też jest często kwestia moich słuchawek, waszych słuchawek, czy w ogóle systemu nagłośnienia, na kim pracujecie. Więc czekam tutaj na komentarze. Myślę, że też po prostu pójdźmy teraz do tej misji. Ona nie powinna być jakoś strasznie długa. Misja to jest kosmiczna relikwia, więc posłuchajmy, co tu trzeba zrobić. Recovering additional Blood Raven's genetic material would be a great service to the chapter. Demons and Xenos of all sorts infest this vessel, however, and it still resonates with warp energies. Returning to the Judgment of Carrion is entirely at your discretion, Commander. Okay. Gruzowisko poszukiwanych przejść. Jakie niebezpieczeństwa ze strony energii osnowy? You will automatically teleport back to the Retribution after a fixed amount of time. This should prevent you from becoming trapped and limits exposure to the maddening effects of the warp. Dobra, posłuchajmy, co ma do powiedzenia Davian. We cannot forego an opportunity to recover Blood Raven gene seed. This could allow the chapter to grow strong again. With respect to Captain Thule, this space hulk looks like a death trap. Surely all the Blood Ravens who died there also thought they could secure the chapter's future. Okej, okay, i posłuchajmy Johna. Commander, I have a request. Every librarian swears to protect the relics and histories of the chapter. Leaving this vessel unexplored feels like a violation of that oath. I would ask to join you on this mission. Dobra, myślę, że wiem, jaki skład wybiorę w takim razie. Chciałbym chętnie wrzucić tu Thaddeusa i wrzuciłbym Daviana. Spróbujemy zagrać na takim bardzo mocnym melebuildzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Johna przestawię, żeby miał tryb strzelecki, mimo wszystko, żeby nie pakował się do przodu, bo będę miał dosyć trzech ciężkich napierdalaczy z przodu. Tu jest tylko napisane, że będzie potrzeba innych dróg, więc mamy teleportację, mamy doskok, mamy teleportację, mamy przejście, mamy teleportację, więc myślę, że możemy lecieć. Masz niewiele czasu. No tak, tutaj na Judgment of Carrion jest problem z tym spaczeniem. Widziałem też, że dużo z was prosiło, żeby zagrać na spaczoną wersję. Ja gdzieś tam postanowiłem na początku kampanii, że jednak będę grał na niespaczoną wersję. Wiem, że wielu osobom się to nie spodobało. Wydaje mi się, że jest prostsza. Oczywiście to zmienia dialogi. Ktoś też pisał, czy będę odgrywał drugi raz to, żeby na spaczenie. Uważam, że nie, bo okej, zmieni się troszeczkę historia. Są tam też różne endingi chyba z tym związane inne. Aczkolwiek ja zagram na czystych. W odpowiedzi też do przodu, tak, pewnie będę też ogrywał Retribution, czyli następny dodatek, i tak pewnie go zagram Marinesami na sam początek, tak żeby poznać całą historię Blood Ravensów. Ale właśnie, jeżeli jesteśmy przy Blood Ravensach, zanim ja wejdę do gry i będę troszeczkę bardziej skupiony na tych wszystkich skokach, przeskokach i tak dalej, napiszcie w komentarzu, który z zakonów Space Marinesów, może powiedzmy o tych pierwszych
jest 8 czy 10, nigdy nie pamiętam, bo tam są te dwa nieznane zakony, czy zapomniane jakoś tak. Napiszcie, który zakon jest waszym ulubionym, jeżeli nie znacie, to możecie się po prostu włączyć do dyskusji i może też dlaczego. Dla fanów chaosu też to w takim razie może napiszcie z tych podstawowych zakonów chaosowych, który wam się najbardziej podoba. Ja ostatnio troszeczkę się tym też interesowałem bardziej. Jest świetny kanał, to polecam gorąco. Pamiętam tę mapę. Nazywa się taki kanał Vaults of Terra, który gorąco wam polecam. Jest według mnie świetnym wręcz kanałem. Z bardzo prostej przyczyny. Goście po prostu naprawdę się znają na tym, o czym mówią. Poczekajcie, ja jestem trochę zardzewiały, muszę przyznać. Dajmy ci tryb strzelecki na początek. Ja dawno nie nagrywałem tego, bo siadłem wtedy w jednej serii, przez co po prostu teraz jestem trochę zardzewiały z tym. I kanał Vaults of Terra bardzo polecam. W zasadzie on jest tak jakby nudny z punktu widzenia takiego, rzekłbym, czystego materiału, bo tam są tylko obrazki gadający gościu, ale jeżeli chcecie troszeczkę się zapoznać z lore, to polecam gorąco. Przypuszczam, że są strasznie głośne dialogi tutaj osób, które walczą w tym momencie. To może być problem. Jestem, czy tu coś było. Cholera wie. W tym momencie jest tam dosyć ciemno i nie widzę już tego. Mają ten pasywny doskok. Widzę, że oni w miarę sobie dają radę z tym towarzystwem, bo przede wszystkim ich stanują, więc jak widzicie, ten atak idzie dosyć prosto. Brakuje mi muzyki, no bo ściszyłem troszkę całość muzyczną. Poczekajcie, może odrobinkę bym podbił muzykę w takim razie. Głośność muzyki. Może chociaż do takiego poziomu. Coś powinno zacząć być słychać, bo ściszyłem całość, chcąc po prostu mieć głośniejsze dialogi. I się chyba po prostu zakopałem teraz z muzyką. Weź sobie Battle Cry'a wrzuć. O, pięknie. On po Battle Cry'u ma zawsze ten chwilkę cooldownu, jeżeli przywali, to naprawdę jest to dużo, dużo mocniejsze. Johna Orion. Tutaj są cielaki, weź. O je, Boże, sztum, zepsułem, kurde. Tak to właśnie jest, jak widzicie. Jestem jeszcze zardzewiały w kontekście rozgrywki. Przez co wygląda to, jak wygląda. Chłopaki. Podajcie tam. Tak, widzę, że to dosyć spokojnie idzie i powoli. Musimy zdobyć ten jeansy cały. Strasznie źle się poruszają te jednostki, bardzo mi się to nie podoba. Weźcie, wskoczcie tutaj. To jest, będzie piękne. O, to mi właśnie chodziło. Jest zapas medykamentów, kunsztowny topór energetyczny. Atakujcie tam, panowie. Tu to coś było? Coś widziałem? Czy mi to zniknęło? Jestem pewien, czy czegoś nie przegapiłem teraz. Johna, weź, rozwal te rzeczy. Medykamenty, zrzut zaopatrzenia, czyli nic wyjątkowego. Brakuje mi tego Gene Seedu. Gdzie on się znajduje, to do końca nie wiem. Wygląda to, że czyścimy wszystko dosyć konsekwentnie. Od początku. No to wygląda, jakby tam mógł być ten Gene Seed. No, chłopaki się ładnie wteleportowali. Jest Gene Seed, dobrze. Zanim się ruszymy... Weź sobie Guardiana wrzuć. A wy, panowie, lecicie tam. Jedynka i czwórka. Uwielbiam to. Uwielbiam po prostu ten atak. Jest tak pięknym AOE atakiem, jak nikt takiego nie ma po prostu. To są małe istoty, one są dosyć irytujące. Trzeba być... Musicie to dobić. Niestety widzę, że zniknęły ich paski. Czy przez Alt, przez Shift? Nie jestem do końca pewien czemu. Dobra, chodźcie panowie tutaj. Tu zdaje się być troszeczkę jeszcze dziadostwa. Szybki atak. Widzicie, chłopaki dają radę. Dawaj tutaj. Niestety nie trafiliśmy. Aczkolwiek idzie to... No, tu jest przynajmniej punkcik. Zrzut zaopatrzenia. Tak, strasznie głośne są teraz głosy chłopaków moich gadających. Czy wy naprawdę nie potraficie sobie z tym poradzić? Wow, schował się jakoś w kącie.
Wow. Dobra, zdech. Użyjmy prastarego obrońcy. W takim razie, żeby się troszkę podreperował. Davian. To jest jego zdolność. Jeszcze odblokowałem ją w pierwszej kampanii, więc to na pewno. A jeśli chodzi w ogóle o moje ulubione zakony, ja generalnie lubię Ravensów bardzo. Bardzo mi się podobała historia Fulgrima i Thousand Sonsów. Thousand Sons są od Fulgrima, jeżeli się nie mylę, mogę się mylić. Wydaje mi się, że od Fulgrima są właśnie Thousand Sons. To jest jeden z spaczonych zakonów, czyli od Chaos Space Marinesów. Atakujcie, panowie. Więc to powiedzmy, że Imperator nie do końca pochwala takie zakony, aczkolwiek mi strasznie się podobała jego historia, w szczególności to spaczenie przez Slaanesha, które było później udziałem właśnie szaleństwa Fulgrima. Dobra, chłopaki atakują. Dobra, tutaj jest, widzę, że jakiś liktor. No powinniśmy położyć. No mamy. Dobra, jest i drugie genoziarno. Żeby lipy nie było. Pamiętam, że raz w tej misji miałem problem. Thousand Sons to co dzisiaj jest taki zakon. No nie ma specyficzną rzecz, nie ma takie boltery, które walą Infernal Roundsami. To jest generalnie strasznie fajne figurkowej rzeczy, bo penetruje to zawsze pancerz Marinesów, AP3 to ma. Czyli AP3 penetracje na poziomie trzecim pancerza. Ale są to generalnie takie puste pancerze, tylko z przeklętymi już duszami. O, widzę, że oni się nazywają Gene Stealers. O, właśnie, Gene Stealers się atakują. Właśnie mi się wydaje, że ostatnio też się tutaj właśnie zakopałem, bo tutaj... Możesz użyć tego ataku? No, widzę, że wszedłeś tam. Spojrzyjmy sobie z tego kadru. Widzę, że tam ich masakruje w środku. O, to jakiś Ravener jeszcze się ostał, widzę jeden. Dobra, wróćmy do normalnego widoku. Tu jest dużo dziadostwa, więc ja będę potrzebował tu na pewno tatka. Czy to Tadiusa znaczy się. Ja już tak na niego dziarsko mówię. Poproszę cię z teleportem tu. Dobra. Wycofajcie się, bracia. Dobra. Dobrze, bombowo. Idzie to w miarę sprawnie, jak widzicie. Skład mele na takiej małej mapie działa naprawdę, naprawdę fajnie. To im trzeba przyznać. Poproszę, teleportuj się tutaj i zajmij się tym dziadostwem. Strasznie mało efektywny jest Johna w momencie, kiedy nie walczy w mele. Bo jeżeli nim skacze, to działa dużo, dużo lepiej. Problem z nim jest taki, że ma mało hapsów i co byśmy nie robili, to zawsze na tym troszkę cierpimy. I nie mam jakiegoś mądrego sposobu na leczenie go, bo wystarczy jakiś hard 3 DPS po prostu w jednym momencie. Nagle jesteśmy strasznie w dupie. To jest wyjątkowo irytujące. Aczkolwiek wpływu na to nie mam. Tak, no ile zgłosiłem teraz te dialogi na dyskusję, na rozmowy na statku, na Retribution, to w tym momencie mamy problem. Mamy problem, że nie słyszymy za dużo w czasie samej rozgrywki już w tym momencie. Czy za dużo słyszymy w czasie samej rozgrywki? Weźcie się tu w teleportujcie. Dobra, poszło. Tu jest dużo jakiegoś dziadostwa. Tu jest jakiś ruch. Ej, koleżko, ty możesz naprawdę walczyć wręcz, wiesz? Może cię zblokowali. Zajmijcie się tym. Weź tu jakimś battle cryem przywal. Weź, zamień się z nim. Czemu nie mogę się z tobą zamienić miejscami? Dziwnie to wygląda, słuchajcie. Assault Marines, prepare for war. It is done. Move on. Dobra, jest serce sprawiedliwych jakieś. Przejmijmy ten punkt, bo coś mi mówi, że może być on przydatny. It is done. Move on. Dobrze, bombowo. Użyj prastarego sobie obrońcy. Porozwalaj te cholerstwa. Zrzucę opatrzenia. It is done. Zapas medykamentów i zapas ładunków wybuchowych. To nijak nie zbliża nas do znalezienia trzeciego genoziarna. I pamiętam, że miałem podobny problem, jak grałem ostatnio.
Możesz walczyć wręcz? Jak widzicie, ten budynek powinien pęknąć tam dosyć szybko. Nie miałem niestety żadnego zwiększonego obrażenia tutaj w tym miejscu. Wydaje mi się, że po zniszczeniu tego dziadostwa pojawi nam się jeszcze jedna walka. Ale to za momencik. Z tego powinien wypaść jeden Jinxit i wydaje mi się, że jedno przegapiłem na trasie gdzieś. Ale to zaraz poobracamy trochę kamerą i zobaczymy, jak będzie całość wyglądała. Jest przeznaczenie Galana i właśnie. Jest Jinxit i brakuje nam jednego. O, pojawia się ktoś. O, już widzę, że ich jarasz nawet. Elegancko. Zmieńmy Jonahowi do ostrzału. Bardzo ładnie. Pasywny teleport. Poproszę teraz wysadź się. Poznaczy się wszystkich naokoło. Teraz teleportuj się tutaj. I uderzenie synapsy. Najzwyczajniej w świecie się nimi zajmie. Pięknie. Przeszarżowani. Teraz ty uderz AOE. Mam taką ilość AOE po prostu tutaj, że aż miło się walczy. Dobra, tutaj widzę, że mnie atakują tyranidzi. Więcej tego dziadostwa idzie. Dobra. No sporo tego nadchodzi. Trzeba się przebijać na tą stronę. Zastanawiam się, czy to tak będzie wyglądało docelowo. Zmieni się miejscem z tym. Bardzo ładnie. O, jeszcze widzę, że idzie Carnifex 1. Wow, zobaczcie, ile tego tutaj siedzi. O, Tyran Roju. Proszę, tego się akurat nie spodziewałem. To może z tego dżentelmena wypadnę. Zajmijcie się nim. Dobra, jest pasywny doskok, to jest zawsze miła rzecz. Nie, Tomasz, czemu jesteś taki osłabiony? Od czego to zależy? Od tego, że ja zabiłem ci dużo ziomeczków na początku, czy co? Zobaczcie, jak ten Tyran Roju pada. On cały czas jest na ogłuszeniu, bo łupiemy w niego trzema młotami, który każdy ma szansę na ogłuszenie. I ów Tyran Roju pada. A, i jest genoziarno. Nie wyszło jakoś ciężko. No dobrze. Mele skład jest strasznie fajny, w sensie zadaje bardzo dużo obrażeń, jak widzicie, i jest strasznie ciężki do powalenia, aczkolwiek przyznam szczerze, że nie ma tej satysfakcji. Jak widzę ten łupiący Bolter albo napieprzający ten Cyclone Missile Launcher, który ma Tarkus, to jest to dużo bardziej efektywne, trzeba przyznać, aczkolwiek efektywny jest ten skład, to jemu trzeba przyznać. No tak, to będziemy mieli chyba nawet w ogóle max punktów, jeżeli czas jest dobry. Tak, no zdobyliśmy maksa, 1000 expów. No to muszę przyznać, że jestem dosyć zadowolony. Oczyściło cię? Dlaczego dostałeś na jasno? Czy to jest maksymalny poziom wbiłeś właśnie? Nie jestem do końca pewien. Otrzymuję do tego. Ja pierdzielę, komary kolejne. Kurwa, no po prostu nic z tymi komarami nie zrobię. To jest jakiś kiepski topór energetyczny, to też jest dosyć słabe. Cóż to jest za cudo? Okej. Okay. Przedmiot Galeana. Okej, okay. Tam jest plugawi, ale... Lepszy wygląd, ale osłabi twój umysł i wolę. Ale mogę to wyrównać tym. W porządku, słuchajcie, w porządku. Bo zastanawiam się, czy to mi nie odblokuje jakiejś nowej ścieżki fabularnej, czyli muszę się trochę sparzyć, żeby dostać się do zapisków Galeana. Dobra, zobaczmy, co nam powie Davian. Dobra, teraz tak, słuchajcie. Skoro mamy to, to trochę się spaczmy. Może niekoniecznie bym chciał, ale dobra, spróbujmy. OK, i teraz tak. Jesteśmy odkupieni. Aha, musiałem stracić zbroję Terminatora, bo była błogosławiona. OK. To trochę niepotrzebnie, trzeba przyznać. No dobra, zakładajmy za tym cały nasz setup. Co ty jeszcze miałeś? Ty miałeś leczenie i pewnie to, co jest na końcu. Czyli wstąpienie na Złoty Tron i przedmiot dowódcy. Miałeś teleporter, w porządku. Ciebie nie spaczyło, bo jesteś niespaczalny. Ciebie nie spaczyło. No spaczyło, ale nie zabrało ci ekwipunku żadnego, bo miałeś w porządku ekwipunek. Czy to coś nam dało? Zguba Galeana.
Ja, epistolariusz Kaira, z krwawych kroków zamykam demona Kankeriosa w ciele mojego brata Galiana. Skazuję tym samym duszę mojego brata na potępienie, oddaję Ulkeirowi, który jest panem Kankeirosa. Robię to z własnej woli, by wypełnić warunki umowy z tym demonem. Dzięki niemu wydostaniemy się z tego wraku. Niech każdy, kto przeczyta te słowa, poczuje moc wielkiego, nieczystego Ulkeira. Wow. Tu jest Aragast Łupieżca i tu jest jeszcze Obrona Stolicy. To zrobimy pewnie w następnym odcinku, ale fakt dostania się tych informacji jest delikatnie martwiący, rzekłbym. Tak, jak ja tobie szedłem? Ja tobie szedłem tę drogą, żeby móc ewentualnie nim walczyć jeszcze później w wariancie strzeleckim. Bo w walce wręcz on działa sprawnie, tego za specjalnie nie lubię. Z energią nie ma problemu, więc teraz tak. Thaddeus. Masz jeden punkt sprogawienia mimo wszystko. Ty musisz wymaksować to sudo. To na pewno. I dopiero potem jeszcze tutaj polecimy, bo ty jesteś trochę dobity tutaj statystykami, ale to ci damy za momencik. Teraz tak, Jonna O'Ryan, masz max health'a i on teraz powinien leczyć wszystkich naokoło. Zastanawiam się jedna rzecz, bo tutaj powinna być z tą... momencik, czy ja nie powinienem ci założyć czegoś innego? Jeden nietykalności, zaraz. Pole statyczne to są obrażenia zwiększone, furia, reaktywny teleport, jak mnie uderzają, mogę się wyteleportować. To jest leczenie w czasie. I tutaj powinieneś mieć aurę energii pieniężnej, która stopniowo uzdrawia pobliskich sprzymierzeńców. Dostęp do księgi barier. A księgi barier nie używam, przyznam szczerze, że nie lubię jej za specjalnie. Gdzie jest księga barier? To jest księga barier. Bariera mocy to jest taki... skaczący, ja to widziałem na multiplayerze, taka skacząca fala, która odbija wrogów. Ja jej nie za bardzo lubię. Dobra, skoro tu jesteś na maksa, to jest do ostrzału, eksplozja. Po użyciu mocy psioniczne, okej. Okay. Dostęp do księgi ognia, okej. Okay. Kostury psioniczne, no to tego to już na pewno nie dojdę tobą. Więc jeżeli już mam gdzieś iść, to bym poszedł w tę stronę. Bo tutaj byś co miał? Aha, relikwia, reaktywny teleport, a to jest dopiero teleportowanie się. To dziwne, ja go zbudowałem także bez teleportu. Maksymalny poziom masz już, więc oczywiście, że pójdziemy... Tak, to jest zdolność do walki wręcz. Dobra, Tarkus to jest. Więc pójdźmy tutaj. I tak, sojusznicze jednostki w pobliżu Tarkusa... No. Fajnie, dobra, okej. Okay. Ci będzie dawał pasywnego buffa, ja bardzo lubię takie rzeczy. Tobie masz jeszcze dwa poziomy, więc chyba się zdążysz wbić w to. I to będzie fajne, bo wtedy będziesz praktycznie już niezabijalny, bo będziesz się cały czas regenerował. Pytanie, czy będę chciał pozakładać któreś z tych rzeczy. Cóż to jest? Jeden z punktów, okej. To są dwa takie same, widzę, rzeczy. To jest... Przez 10... Biedne są strasznie te przedmioty. Problem jest taki, że one zawsze dostajemy dzięki nim karę, przez co jesteśmy delikatnie odkupieni, ale aczkolwiek są one dosyć biedne, to trzeba przyznać. To nie jest jakaś wcale dobra ta rękawica. Tutaj jeszcze spojrzyjmy, czy coś się pojawiło nowego. No nie wygląda na to, więc następna misja powinna być fajna, bo jeśli pamięć nie myli, dobra, polećmy w ogóle na planetę Meridian, to na pewno. Posłuchajmy jeszcze, co ma do powiedzenia. Commander, we've received a priority signal from the chapter Honor Guard. Sprzeczne rozkazy. Intrygujące. Zobaczmy, co nam powie Captain Diomedes czy Davian Tull. Zacznijmy od Daviana. The Master of Scribes found this message. He came to me. He did not know whom else to trust. You must get Diomedes to put a leash on Angelos. He still has us chasing them, and that is putting me at great risk. I am not the only one whom we discovered if it comes to that. Do you understand me, Galen? Knowledge is power, as you're all so fond of saying. This was sent to Calderas and the Honor Guard. Corruption worms its way into the chapter's heart. You must stand against this. Okej, to jest jeden z komunikatów. Dobrze, zobaczmy, co powie Diomedes. This is Captain Diomedes. All Blood Ravens are to cease crusade recruitment and other operations within the Aurelian sector. Return to your muster points and prepare for mobilization to the Ferox Rift Crusade. Knowledge is power. Guard it well. He abandons the sector so easily.
How can we follow such a man? We are receiving another priority signal from Captain Angelos. Commander, we must not abandon this sector to the traitor legions. I am headed to Calderas to discuss the matter with Diomedes. Continue to oppose the Black Legion. Angelos out. Gabriel is correct. We must continue. We must find the traitor in our ranks. Ale poczekajcie, wydaje mi się, że mając tę wiedzę stąd, zguba Galliana, to wydaje się, że Kairos zamyka demona. Kairos to jest nasz chapter master generalnie, więc nieczystego Ulkaira zamyka, więc generalnie rzecz ujmując, powiem wprost, że no, zdaje się to być kiepskie. Dziwne, że żadna z naszych postaci o tym nie mówi. Tu mam tylko jeden punkt, więc w porządku, akurat całe szczęście. O to się akurat nie martwię. Więc jestem trochę zaintrygowany tym. Ale dobra, ale to mi się zajmiemy się już w kolejnym odcinku, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Czekam oczywiście na komentarze pod spodem, zarówno dotyczące tematu, który poruszyłem, jak i jakości materiału. Więc co, ja bym inaczej byście wy, a to był Warhammer 40 000 Dawn of War Chaos Rising. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.